festiwalu Mała Europa, który co roku odbywa się w Pryniaworze, od kilku lat uczestniczą bolesławianie, prezentując naszą kulturę, tradycje, tańce i polską kuchnię. W tym roku w Pryniaworze na festiwalu gościli prezydent bolesławca Piotr Roman, wicestarosta Tomasz Gabrysiak i przewodnicząca Stowarzyszenia Remigrantów z Bośni, potomków oraz przyjaciół Halina Waniak. Na ostatniej sesji Rady Miasta prezydent podsumował wizytę. Trzeba powiedzieć, że... Polacy, których jest niewielu w Pryniaworze, robią ogromną robotę dla Polski. I to pomimo tego, że to jest jeden z najbiedniejszych krajów w Europie i że oni nie mają dobrej sytuacji finansowej, to takie nazwiska jak Kański, Igor Kański zresztą tu był, jak przekazywaliśmy mu nagrodę za promocję, czy państwo jaworscy którzy własnym sumtem potrafili zdobyć na przykład stroje krakowskie, dzieci szły w strojach krakowskich. Festiwal Mała Europa to okazja do zaprezentowania się różnych mniejszości narodowych zamieszkujących Bośnię i Hercegowinę. Trzeba będzie się zastanowić nad jeszcze wsparciem tych działań, bo rzeczywiście to wszystko co oni robią w zakresie chociażby odtwarzania polskich cmentarzy w nie tylko w gminie Prniabor, ale w Srebacu i w innych miejscowościach budzi najwyższy, absolutnie najwyższy poziom. W czasie spotkania w, w tej hali e, uczestniczyliśmy, spotkaliśmy się z prezydentem Bośni i Hercegowiny, e, nie prezydentem Republiki Serbskiej, tylko prezydentem Bośni i Hercegowiny. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Z Polakami w Bośni i Hercegowinie ściśle współpracuje Bolesławieckie Stowarzyszenie Remigrantów Re z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Wszystko po to, by przypomnieć w Bośni i Hercegowinie o Polakach, którzy wyemigrowali tam już pod koniec XIX wieku. Po II wojnie ich potomkowie powrócili do Polski w zdecydowanej większości na tereny bolesławieckiego powiatu. Od kilku lat Stowarzyszenie porządkuje tam polskie cmentarze, zawiesza pamiątkowe tablice i przypomina o Polakach.